Dziki Wąwóz to jedno z najpiękniejszych, mało znanych miejsc Doliny Bobru. Poza wieloma walorami krajobrazowymi, pięknie szumiącym potokiem, jest też miejscem, gdzie można rozpocząć swoją przygodę z eksploracją. Najczęściej Dziki Wąwóz znany jest z tego ze spacerów takich turystycznych, ponieważ ma on 1 kilometr, no i jest na Maciejowickim Potoku w pobliżu wsi Pokrzywnik. Natomiast no, z mojej takiej perspektywy jest to fajne miejsce do eksploracji, ponieważ w 2015 roku namierzyłem tutaj obiekty jaskiniowe, szczelinowe, to są takie jaskinie masowe, nie są to jaskinie krasowe. I są to dwa obiekty. Dzika grota, która ma 28 metrów długości, za chwilę Państwo ją zobaczą, jak się ją eksploruje. No i dzika szczelina, już obiekt troszkę trudniejszy, bo węższy, która ma 24 metry długości. Obie obiekty w 2015 roku zostały pomierzone taśmą i została im nadana adekwatna nazwa nawiązująca do tego miejsca. Dziki Wąwóz, Dzika Grota, Dzika Szczelina, no i Dziki Wodospad, który Państwo też muszą zobaczyć, bo jest bardzo romantyczny. Romantyzm romantyzmem, ale o czym może opowiedzieć nam geologia Dzikiego Wąwozu? No akurat w tym miejscu to jest bardzo ciekawe, dlatego że mamy tutaj granicę geologiczną. Przebiega tutaj bowiem granica metamorfiku izerskiego z metamorfikiem gór kaczawskich. Metamorfik, no to oznacza, że ktoś przeszedł jakąś metamorfozę. Tu akurat skały przeszły metamorfozę, a więc są to skały przeobrażone. W tym wypadku, co tutaj mam z tyłu, to jest granitognejs, a więc nie do końca przeobrażony w gnejs granit. Natomiast poniżej już w metamorfiku kaczawskim pojawiają się łupki. Łupki to są skały właśnie, które powstawały tam, jakieś na przykład łupki ilaste, serycytowe i tak dalej, ale nie w tym rzecz. Ciekawostką jest, że jest tu też skała magmowa w środku, szczelinowa, która nazywa się diabazem. Państwo ją zobaczą w momencie, kiedy w spongu, spong to jest podłoże jaskini, będzie przebiegać taka szczelina. Magma napłynęła od dołu, w momencie, kiedy powstała szczelina w ziemi, wypełniła tą szczelinę, zastygła i rozzepchała tutaj tą jaskinię. Dlatego ta jaskinia jest jaskinią złożoną, szczelinowo-tektoniczną. Pamiętajmy jednak, żeby rozpocząć swoją przygodę z eksploracją, nawet tą najprostszą, najlepiej robić to pod okiem doświadczonych przewodników lub instruktorów turystyki jaskiniowej.